Służby ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. Śnieg ma padać przelotnie, ale szosy mogą być oblodzone. Wczoraj bardzo trudne warunki panowały głównie w województwie pomorskim. Przez obfite opady śniegu na drogach tworzyły się korki. W długi weekend policja w całym kraju będzie prowadzić wzmożone kontrole drogowe. Oprócz stanu trzeźwości kierowców sprawdzany będzie też stan techniczny pojazdu. Za jego niewłaściwe przygotowanie do drogi policjanci mogą nałożyć na kierowcę mandat karny do 500 zł. Dziś święto Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego. Ulicami polskich i wielu miast na świecie przejdą orszaki. To największe uliczne jasełka gromadzące na ulicach miast setki tysięcy osób. To także jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Zapisani w tradycji Trzej Królowie to mędrcy, którzy przybyli do Betlejem, aby zobaczyć zapowiadanego Odkupiciela. Na pamiątkę darów, jakie złożyli Chrystusowi, złoto, kadzidło i mirrę, w kościołach święci się kredę i kadzidło. Z kolei prawosławni, staroobrzędowcy, Ormianie i grekokatolicy usiądą dziś do wieczerzy wigilijnej przed świętami Bożego Narodzenia. Sprawca zamachu bombowego w Izmirze na zachodzie Turcji jest wciąż poszukiwany. We wczorajszym ataku zginęły dwie osoby, policjant i pracownik pobliskiego sądu, a 10 osób zostało rannych. Władze twierdzą, że za eksplozją samochodu pułapki odpowiedzialna może być zdelegalizowana w Turcji separatystyczna partia pracujących Kurdystanu. Przed wybuchem doszło do strzelaniny między policją a trzema napastnikami. Dwóch z nich nie żyje. Imigranci, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii, powinni obowiązkowo uczyć się języka angielskiego. To jedno z zaleceń raportu opublikowanego przez grupę parlamentarną do spraw społecznej integracji. Masowa imigracja doprowadziła gdzieniegdzie do podziałów w brytyjskim społeczeństwie i braku zrozumienia między poszczególnymi społecznościami. Raport zaleca, oprócz nauki języka angielskiego, organizowanie dla imigrantów kursów z zakresu brytyjskiej kultury i zwyczajów.